Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale. Ja jestem Aneta i prowadzę kanał perfumowy. Jeżeli jesteś tu nowy, jeżeli lubisz perfumy, jeżeli lubisz rozmawiać na ten temat, myślę, że jest to kanał dla Ciebie. Jak również wszystkie osoby, które tutaj bywają regularnie, serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. Dziś przychodzę, myślę, z bardzo ciekawym odcinkiem, dość ekscytującym na pewno dla mnie. Dlaczego? Wczoraj byłam na zakupach i kupiłam perfumy i nie otworzyłam ich. I uwierzcie, że nie otworzyć perfumy nowe, świeżo kupione, jest to niesamowite wyzwanie dla mnie, ale chciałam nagrać film, pierwsze wrażenie, zobaczyć, pokazać na Waszych oczach, jak ja odbieram ten zapach. I jaki jest to zapach? Jest to L'Incantation od Givenchy, wersja Eau de Parfum Rouge. Jeżeli jesteś ciekawy, jak je odbiorę, jakie będzie moje pierwsze wrażenie, oglądaj dzisiejszy odcinek. Jak również wszystkie osoby zapraszam na mój Instagram. Jak mnie nie ma na YouTube, ja zawsze jestem na Instagramie. Tam praktycznie codziennie wstawiam różne zdjęcia, filmy, reele na temat perfum, więc myślę, że osoby, które lubią tę tematykę, będą bardzo... będą cieszyły się, że możemy być razem i cieszyć się tą tematyką perfumową. Ok, nie przedłużając, zapraszam serdecznie do odcinka. Posiadam i nie ukrywam, że bardzo, bardzo lubię podstawową wersję L'Incantation od Givenchy. Uważam, że jest to jeden z lepszych, nowoczesnych zapachów na bazie tuberozy. Jest to tuberoza, jest to mieszanka białych kwiatów, jaśminu, kwiatu pomarańczy i podkreślona piękną, nowoczesną patchoulą i wetiverią. Tutaj ta tuberoza nie jest w stylu retro, nie jest w żaden sposób taka w cudzysłowie babcina. Jest to tuberoza bardzo, bardzo przyjemna, nowoczesna, poziomkowa, bardzo taka sympatyczna. Zapach, który otoczenie uwielbia. Ja zawsze, nakładając te perfumy, dostaję mnóstwo komplementów, jak również słyszę o tym od osób, które noszą te perfumy, że zawsze są te perfumy zauważane. I wcale się nie dziwię. Perfumy bardzo, bardzo trwałe. Silage niesamowity. Myślę, że osoby, które szukają perfum takich zauważalnych, powinni zwrócić na nie uwagę. I co my tu dzisiaj mamy? Mamy najnowszą wersję z 2021 roku. L'Incantation Givenchy Eau de Parfum Rouge. I otwieramy i będziemy testować. Już nie mogę się doczekać. Ja w sklepie na blokerze troszeczkę spróbowałam, ale już zapomniałam totalnie, jak one pachną. Wiem, że na pewno mi się bardzo, bardzo spodobały. Co na pewno od razu przykuwa oko, to to, że Givenchy robi wspaniałe flakony, wspaniałe opakowania, bardzo dobre, jakościowo, dobrze wykonane, przepiękne. Givenchy jest marką bardzo ekskluzywną. Ich kosmetyki do makijażu czy też perfumy zawsze wyglądają bardzo, bardzo bogato. I co my tu mamy? Otwieramy i od razu mamy Givenchy napis i czerwony w środku kartonik. I mamy naszą gwiazdę. Ja kupiłam je w wersji 30 ml. Chciałam 50, ale niestety były wykupione. Zapach na ten moment moim zdaniem jest troszkę drogi, ale myślę, że warty. I zawsze po jakimś czasie te ceny troszeczkę schodzą w dół. Flakonik jest taki sam, z tym, że jest w kolorze takim rubinowym, czerwonym, taka ciemna czerwień, bardzo elegancka. Kamera troszkę widzę, że ciemniej odbiera ten flakonik. On w naturalnym właśnie świetle bardziej tak widać
takie czerwone, rubinowe prześwity. No i zaczynamy zabawę. Ja sobie na nadgarstek spryskam. Nie mam tutaj nic dzisiaj, nie używałam. I od razu na pewno da się wyczuć, że silaż jest również genialny, jak w wersji podstawowej. Zapach bardzo kobiecy, bardzo otulający. Tutaj mamy dodatek przypraw, jest to taki troszeczkę ostrzejszy zapach. Mamy takie jakby odczucie jakby do tego klasycznej wersji Givenchy L'Intendi dodano goździki, cynamon, takie drzewne nuty. Piękne, po prostu przepiękne. To jest zapach, który będzie praktycznie każdemu się podobał. Myślę, że te wszystkie osoby, które kochają L'Intendi Eau de Parfum, będą bardzo, bardzo zadowolone. Ta wersja jest troszeczkę bardziej, mogłabym powiedzieć, kobieca. Ta oryginalna oczywiście również jest bardzo kobieca, ale ta dostała jeszcze taką garstkę takiej głębi, takiej większej kobiecości, ponętności. Ta sama czerwień świadczy o tym, że jest to zapach, który na pewno będzie bardziej sensualny i seksowny, taki randkowy. Myślę, że również świetnie sprawdzą się te perfumy w ciągu dnia. Nie jest to zapach w żaden sposób taki odurzający, taki aż przeszkadzający. Raczej jest to bardzo przyjemny i przyciągający zapach. Jestem pewna, że tutaj na pewno bardzo spodoba się mężczyznom na kobietach. Będą mężczyźni chcieli nas bardziej, jeszcze bardziej wąchać i się wtulać w nas. Słodko. Boże, jaki to jest piękny zapach, naprawdę. Wow, mega. Wyczuwam w nim taką delikatną jakby balsamiczność. Nie jest to mocno balsamiczny zapach. Może to te nuty drzewne troszeczkę tak powodują. Wyczuwam jaśmin na pewno, jest bardzo, bardzo wyczuwalny. Faktycznie DNA L'Intendi jest tutaj bardzo, bardzo mocno zaznaczone i na pewno nikt nie pomyli tych dwóch siostrzyczek ze sobą. Piękne. Piękne, troszkę takie właśnie balsamiczne, może troszkę takie pudrowe również, ale ta pudrowość jest bardzo taka tuberozowa. Tuberoza tutaj rządzi i ona dalej właśnie ma te swoje nowoczesny wizerunek tej takiej tuberozy w stylu poziomek, w stylu takim bardzo uśmiechniętym, coś w stylu jakby My Way, troszkę Giorgio Armani, jeżeli znacie. To jest właśnie ten rodzaj perfum. Nowoczesny, silny, mocny, wyrazisty, taki intensywny, bardzo trwały, bardzo kobiecy, mocno zauważalny i bardzo intrygujący. Ja uwielbiam tego rodzaju zapachy i tutaj ta wersja została wzbogacona o niesamowite przyprawy, takie jesienne, zimowe. Świetnie teraz właśnie jesienią, później zimą będzie sprawdzał nam się ten zapach. Tutaj bardzo wyczuwam coś w stylu jakby właśnie takich przypraw do takiej herbatki jesiennej, cynamon, goździki, takie słodkie, bardzo osłodzone, jakby może miodem.
Niekoniecznie tutaj będzie taki wyrazisty miód, ale na pewno te wszystkie przyprawy są bardzo, bardzo słodkie i jeszcze jakby wzbogacane taką świeżością tej takiej poziomkowej tuberozy. Bardzo ładny zapach, ja jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak będzie pracował z czasem na mojej skórze, ale jestem pewna, że będzie genialnie. Ja jestem bardzo zawsze zachwycona z zapachów od Givenchy, a szczególnie te L'Interdit bardzo, bardzo mi się dobrze sprawdzają i myślę, że ta najnowsza odsłona jest ciekawa, jest warta zauważenia, jest warta kupienia. Jest to coś innego, coś bardzo kobiecego, coś takiego przytulaśnego, takiego puchatego, więc polecam serdecznie. Ok, kochani, to już wszystko na dziś. Dajcie znać, czy już mieliście okazję spróbować Givenchy L'Interdit Eau de Parfum Rouge. Jeżeli tak, napiszcie, co uważacie na ten temat. Ja jestem mega zachwycona, ten tutaj zapach krąży. Ja prysnęłam chyba dwa razy i tutaj po prostu cały pokój pachnie tym zapachem. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego odcinka.